Kurwa, ten cholerny auto, znaczy Steam Deck. Masz rację, na przykład to co robi przez lata Norbert Gierczak, tworząc się Voldemorta, jest godne pożałowania. A co znaczy tworząc Voldemorta? Nie chcę mi się tak w nim grać. Bo nie do końca kumam, w sensie co robił przez lata. Disto akurat się pogrążał, jeżeli chodzi o swoje zachowanie, a nie robił je po to, żeby zarabiać. Siedmiu nowiutkich przeciwników. Wszyscy gotowi? Więc trochę nie ukrywam dziwne stwierdzenie. Nic nie ma. Nie ma. Nie ma. Tak totalnie pod dyskusję temat. Nie sądzisz, że Gwint jest mniej RNG niż Hearthstone? To jest bardziej skillowy. Ja niedzielnie pokrywam w obie gry, także luźne stwierdzenie. Oby tak dalej. Mamy dwie gry. Mamy grę Hearthstone. I mamy grę, która jest 100% skillowa. Może być Gwint. Dobra, nie będę tak pisał, bo się ten buduje. Zrobimy tak. Kurwa, miałem zamiar to złapać. 100% skilla. Teraz tak. Tu jest 100% skilla, nie? Czyli mamy jeden wynik. Jest jeden po prostu. Razy 100%. Nic nam tu nie wyjdzie interesującego. W sensie, od tego kto... Nie, inaczej. Źle. Jeszcze raz. Nie 100% skilla, bo 100% skilla to mogą mieć ewentualnie szachy. Popatrz, jak się wszyscy tłuką. Pik. Okej. Mamy grę, gdzie jest 99% skilla. I teraz tak. Kurwa, nie wiem dokładnie co, jak to rozpisać, żeby to było zrozumiałe. Dobra, wyłączmy tą tabelkę. Chodzi mi o to, że jeżeli mamy dwie gry i 100% skilla, to może faktycznie nie jest najlepszy przykład, jak tak sobie myślę. Więc dajmy grę, gdzie jest 10% losowości, czyli na przykład tego Gwinta, i dajmy grę, gdzie jest 50% losowości, czyli na przykład Hearthstone'a. I w jednej i w drugiej grze jest jakiś poziom skilla, nie? W jednej jest to 90, w drugiej jest to 50. I jakbyś tego nie, jakbyś na to nie patrzał... Jak się wszyscy tłuką! Jakbyś na to nie patrzał, to zawsze część będzie losowa i część będzie skillowa.
I teraz tak, jaka jest różnica między 0,9 plus 0,1 kontra 0,9 plus 0,1? Jeżeli gra jest gra i z jednej strony jest 0, jest 90% skilla i 10% RNG kontra 90% skilla i 10% RNG. Nie ma różnicy, czyli efekt jest taki sam, nie? 90% zależy od gracza jednego i 90% zależy od gracza drugiego, a 10% zależy tylko od losowości. I teraz tak, kto wygra? Ten, kto lepiej zagra, nie? Weźmy Hearthstone z drugiej strony. Tam 50% zależy od gracza, od jednego, 50% od drugiego i powiedzmy, że 50% od losowości. I kto wygra? Też ten, kto lepiej zagra. Tylko że różnica jest taka, że w Hearthstone będzie to bardziej wyeksponowane. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli masz więcej losowości w Hearthstone niż w Gwincie, to dzieją się takie spektakularne sytuacje, jak ktoś tam wygrywający, bo dostał strzał od Ragnarosa, który miał 10%, czy coś tam innego, nie? Ogólnie skill jest i tak samo istotny i tutaj, tylko w mniejszej ilości gier będzie tworzył wrażenie takie, że od skilla mniej zależy niż tak naprawdę zależy. Ale jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę nie jedną grę, a 10 tysięcy gier, to w tym przypadku 90% zależy od skilla i 90% zależy od skilla drugiego gracza i w tym, znaczy nie, przepraszam. Część zależy od skilla, ale outcome będzie taki sam, że wygra ten, kto więcej, kto lepiej zagra. I tutaj będzie to samo. Też część zależy od skilla jednego gracza i część zależy od skilla drugiego gracza i wygra ten, kto lepiej zagra. Natomiast będą silniejsze odchylenia, tak jakby. Nie potrafię za bardzo tego wytłumaczyć, ale no tak to wygląda z mojej perspektywy. My fucking god. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Czy Gwint jest bardziej skillowy? Imo tak, ale głowy bym nie dał. Ja też się spotykałem z opinią ludzi na ten temat. Tak, znaczy Gwint na 90% jest bardziej skillowy. Tylko że dalej jest skillowy, nie? Jedna i druga gra jest skillowa i w większej perspektywie niż jedna gra, w obydwóch grach, i w Hearthstone i w Gwincie, wygra po prostu lepszy gracz, nie? Jeżeli weźmiesz pod uwagę jedną grę, to nawet najgorszy gracz, jeżeli weźmiesz pod uwagę jedną grę, to istnieje jakiś tam procent szansy, 20% na przykład, że bardzo słaby gracz pokona bardzo dobrego. Jeżeli weźmiesz pod uwagę Gwinta, to istnieje powiedzmy 0,1% szansy, że bardzo dobry gracz przegra z tym słabym graczem, ale jakaś tam szansa istnieje, nie? Tylko że im więcej gier będziesz brał pod uwagę, tym wynik będzie bardziej korzystny dla dobrego gracza i w tej grze. Znaczy, to jest przynajmniej moje rozumowanie RNG i świata i tak dalej. To jest całkiem spoko. Zróbmy se tak i to se zamrozimy. Kiedy będą ciuszki? Kiedy będą gotowe? Gadam się, tylko w competitive nie ma czasu na to, żeby gracze grali ze sobą 100 gier czy 1000. No i co z tego? Znaczy nie rozumiem, co to ma do rzeczy, więc... HS ma ciekawszy gameplay, aniżeli pozornie Gwint. No, kwestia tego, jak rozumiesz ciekawość, nie? Bo jeżeli ciekawość rozumiesz przez to, że tam się dzieje więcej, no to pewnie tak. Może po prostu, że w Hearthstone masz sporo mniejszą szansę, że gracze porównywalni, ale jeden trochę lepszy i tak nie zawsze wygra przez RNG. O, albo w drugą stronę też możemy sobie porównać, nie?
jeżeli weźmiesz dwóch ekstremalnie dobrych graczy? Czy RNG będzie miało znaczenie w Gwincie i w Hearthstone'ie? Proste pytanie. Czy w jakiejkolwiek innej karciance? Miejmy to. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Wynajmij se Boba. Boba se wynajmij. Wynajmij se Boba. Boba se wynajmij. Wyśmienicie. Wyśmienicie znakomicie. Czemu przeżywak, a nie kupujesz Herolda? A który to Herold? Plusy Hearthstone'a, ciekawszy, bardziej dynamiczny gameplay. To kwestia gustu. To, że w Hearthstone'ie w finale wygra ten, kto będzie miał więcej szczęścia, jeżeli grają tylko bez of 7. Okej, okay, a jak do takiego wniosku doszedłeś? Z tego co mówisz, to wynika na nie, że duży procent RNG w Hearthstone'ie nie jest taki zły, na jaki by się wydawało, a że to mały procent RNG w Gwincie odbiera mu tą dynamikę. Wiesz co, kwestia tego, co rozumiesz przez określenie dynamika, nie? Bo ja w sumie się nigdy na tym nie zastanawiałem i nie używałem słowa dynamika specjalnie w grze karcianej. Bardziej spektakularność, nie? No bo w Hearthstone'ie były spektakularne akcje i jest pełno takich akcji na YouTubie. W Gwincie tych akcji jakoś tak dużo aż nie było, nie? Bo nie było takich swingów dużych. Ten, co daje plus jeden za każdego zagranego w tej turze, w danej turze żywiołaka. Jest to, nie wiem, ja go jakoś specjalnie nie lubię, to raz. Znaczy, głównie tego specjalnie nie lubię, to jest powód. O, oh, fuck. No, trudno się mówi. Dlaczego zawsze jak chcę to sprzedać, to się kurwa musi zadziać. Miejcie się meczek. Naprawdę spektakularny. Kupię, sprzedam, brakuje. Dynamiczne, spektakularne, szczęście właśnie tempo gry, nieprzewidywalne zagrań. Tempo gry to jeszcze coś innego. Tylko, że planuję na dniach zmienić PC i zainteresowałem się streamem YouTube'a od strony twórcy, przeczytałem właśnie te darmowe e-booki od ciebie i są naprawdę, i są fajnie napisane. Kurczę, aż się chciał próbować, nie wiesz może czy jest coś takiego w takim stylu odnośnie stricte YouTube'a też? Jest coś takiego w takim stylu odnośnie stricte YouTube'a? Chyba nie. Znaczy wiem, kto coś takiego planuje zrobić, ale żeby to było, to nie wiem. Znaczy nie słyszałem, a może tak. Ja miałem tak, że zacząłem od Hearthstone'a, ale strasznie mnie wkurzyły karty typu zadaj 3-4 obrażenia, zabij losowego stronnika, rzuć losowe zaklęcie. Lala, tego nie było prawie wcale w Gwincie, więc się na niego przerzuciłem. No to jest kwestia gustu, nie? No nie, na pewno nie każdemu się to musi podobać. Nawet nie ma co ukrywać, znaczy nie ma co się kłócić. Niektórzy po prostu tego nie lubią, inni to lubią. To jest dobre. Nie wiem. Znaczy ja osobiście... Nie osobiście... Ja nie... Znaczy nie wiem jak bardzo mi przeszkadza losowość, nie? Wiecie, losowość do pewnego stopnia dobrze obrazował Piloted Shredder. Piloted Shredder. W sensie ten ziomek. Teraz wrócę do tego, tylko... I wracaj do gry. Te pokminie, co ja chcę tu zrobić. Wynajmij rekruta, póki możesz.
strategiczny wybór. Piloted Shredder dobrze pokazywał, powiedzmy, że RNG, nie? Dlatego, że Piloted Shredder w większości był kartą neutralną. W sensie on był dobry ze względu na to, jakie value dawał w tamtych czasach. Blizzard musiał go usunąć, bo ciężko byłoby mu zastąpić tą kartę czymkolwiek. Natomiast w przypadku Piloted Shreddera było z 1,5% szansy na Doomsayera, nie? I było jeszcze 50% szansy na to, że ten Doomsayer będzie pozytywny albo negatywny. I to strasznie swingowało, to strasznie potrafiło zrobić spory swing w grze, nie? Bo jeżeli na przykład atakowały, ziomek miał przewagę, miał tego Piloted Shreddera, ty mu zabijałeś Piloted Shreddera, jemu wypadał Doomsayer i jemu na początku stół się niszczył, to ty miałeś o wiele lepszą sytuację, nie? I to się działo, powiedzmy, Doomsayer wypadał mniej więcej tam 1,5-1,6%, coś tego, koło tego chyba. I w 50% czy to dobrze, czy źle, nie? I to było strasznie swingujące, bo jak sobie popatrzymy na wykres, co się tam dzieje po zabiciu po zabiciu Doomsayera. Nie, w sumie to powinno być tak. To w większości sytuacji będzie mniej więcej tak. W sensie będzie, jeżeli tutaj mamy swing w grze, nie? To będzie bliski zero. A jeżeli wpada Doomsayer i niszczy ci cały stół, no to jest nagle tak albo tak. W zależności od tego, dla kogo to poszło, nie? I to jest, no, strasznie, strasznie niewygodne. I to jest taka karta, no, która, no, nie powinna istnieć, mówiąc krótko. Czy taka możliwość? No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Ja chcę tego kupować, ziomka. Po co mi ten ziomek? Mi się do niczego nie nada. Kupię, sprzedam to za mało. Wybrałbym dokładnie tak samo. Bo na przykład inną kartą był Ragnaros, nie? Ragnaros zrobił tak, że w niektórych sytuacjach, znaczy zagrałeś Ragnarosa i też były takie swingi, nie? W zależności od tego, w co trafił. I w niektórych momentach te swingi były większe, bo na przykład trafił ciebie i przegrywałeś. Ale zaraz wracamy do tego. I one... To było takie... No masz dwóch stronników, nie? Ragnaros ci strzeli w ryj, 33% szansy. Nie ma w tym nic dziwnego. Jest to wliczone w koszt Ragnarosa. I w tym nie było nic za specjalnie... dziwnego. No taki trochę może coin flip, ale jeżeli... Ponownie, jeżeli weźmiemy sobie 10 tysięcy gier, to ten coin flip zawsze wypada tak, że zabija jedną jednostkę, później drugą, później zabija ciebie, nie? I jak ty masz Ragnarosa, to się dzieje to samo. Ale to nie było aż takie... Tak nie... Nie miał aż takich wahań, coś w tym stylu. Znaczy, temat losowości, no to jest naprawdę długi i prawdopodobnie skomplikowany temat. Odkryj nową moc specjalną, co ja mogę dostać? Wolę banany chyba. Temat losowości to jest naprawdę długi i skomplikowany temat i to tak w sumie, no ja nie bardzo wiem, od której strony mam go ugryźć, nie? Bo trochę racji jest na przykład w gadaniu, że Mistrzostwa Świata, tylko że... O. Taki ziomek. Trochę racji jest z tymi Mistrzostwami Świata, że Mistrzostwa Świata, no ktoś wygrywa w finale jakąś tam gierkę. Tylko że też do Mistrzostw Świata na przykład trzeba doliczyć chociażby takie rzeczy jak... Też do Mistrzostw Świata trzeba dojść takie rzeczy jak przygotowanie, jak line-up, jak banowanie, jak umiejętność przewidywania i wiele innych rzeczy, nie? Jak sobie to weźmiesz wszystko ten pod uwagę, to nawet jeżeli weźmiesz całe RNG, to RNG nie stanowi 90%, tylko stanowi 10%, 5%, no bo musisz
przygotować swoje deki, przygotować swój line-up, czyli jakimi dekami będziesz grać. Później przygotować te deki, wszystkie, poskładać, nie? 5 deków, 4, 3, 8, 10, czy ileś tam. Dalej nauczyć się grać tymi dekami, na inne deki. I tu już masz cztery bardzo duże rzeczy do ogarnięcia, nie? I teraz, jeżeli sobie weźmiesz to, no to później dopiero gdzieś masz samą grę, a dopiero później w tej grze jest RNG, nie? I w większości przypadków to RNG będzie neutralne, bo ono po prostu jest, nie? Dobieranie kart to jest RNG, nie da się z tym nic zrobić w karciankach, nie? Więc dopiero później po tym wszystkim jest gdzieś tam jakieś skrajne RNG, które owszem może wystąpić i ten Ragnaros, nie wiem, może strzelić 5 razy, jak masz stupę przy stroników w ciebie. No ale no to jest koszt grania w tą grę, nie? No jak komuś się to nie podoba, no to nie wiem, no niech se grę zmieni. I też tak swoją drogą, żeby coś schlebić Gwintowi, mega zajebista grafika, fajny pomysł na ruchome karcioszki. Mnie to totalnie kupiło. No tak, no to się zgadzam, że to jest fajnie, że to fajnie wygląda. W Gwincie naprawdę fajnie. O Boże, czy ja chcę tego jełopa kupować, ale nawet nie mam gdzie go zagrać. Jakbym miał go gdzie zagrać, no co ja to wyrzucę, no nie wyrzucę tych jednostek. Nie no, bez sensu. Chciałbym wyrzucić dwie jednostki. Nie, dupie. To też dupie. Skillowy jest ladder. Jeżeli zrobisz turniej 8 graczy z top 10 ladera i z 8 z niskiej legendy, to będą mieli takie same szanse jak ci z top 10. A możesz to w jakikolwiek sposób uargumentować? Albo przedstawić chociaż jeden powód, znaczy... A zresztą, dobra. Jasne. Zdarzyło ci się kiedyś spotkać Ligę Odkrywców? Same równiachy. A jakie noszą gustowne kapelusze? Ach no, nie 100%, niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Pa 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 pa. W takim ogólnym rozegraniu losowy gracz z legendy nie jest tak dużo słabszy od topowego. Losowy gracz z legendy wygra może z 5% gier z topowym graczem. Bicie legendy w tej grze nie oznacza totalnie nic, poza tym, że trochę kumarzy, co w niej chodzi. No naprawdę tego, że zbufował łop jebny. Zagranie. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Jesteś wolny. Znowu. No to dasz im popalić. Mi się to opłaca.
normalnie będzie tak. Będzie coś innego dzisiaj. A co by chciał? Bardzo na przykład. No wątpię, wątpię. Wydaje mi się, że w moim przypadku streamowanie Warzona ma taki sam sens jak... Nie wiem co. Możemy duo. Nie, chyba podziękuję. Troszkę nie farcik. Troszkę spory nie farcik. Szczególnie poziom nafidowania tego ziomeczka. Ej, Piotrek. O, wyśmijcie. No, jeszcze akurat ta dostała tego. Ja ginę, no istnieje spora szansa, że chyba tak. Fajną, fajną.